Po raz pierwszy w Działdowie odbył się konkurs gitarowy Sonidos Latinos, dedykowany uczniom szkół muzycznych pierwszego stopnia. Organizatorami była Działdowska Szkoła Muzyczna, a udział wzięła młodzież z kilku województw. Uczestnicy przesłuchań i szkoły bardzo dopisali. Mieliśmy zaszczyt gościć tutaj uczniów z 23 szkół, a uczestników było 32. Pomysł był taki troszeczkę inny, mianowicie myślałem o tym, żeby stworzyć tutaj konkurs instrumentalny dla trzech instrumentów: fortepian, skrzypce i gitara. I dosyć długo o tym myślałem 2 lata temu, ale po takiej głębszej analizie stwierdziłem, że niestety będzie to zbyt duże wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Dlatego ograniczyłem się tylko do pomysłu na jeden instrument. No i losowo wybrałem gitarę. Jeśli chodzi o uczestników, to gościliśmy tutaj uczniów ze szkół muzycznych, zarówno państwowych, jak i samorządowych, jak i prywatnych, z 5 województw ościennych województwa warmińsko-mazurskiego, które po prostu sąsiadują. Natomiast jeżeli chodzi o jurorów, to zgodzili się przyjechać i dodatkowo zagrać koncert pan profesor dr Krzysztof Pełek z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz pan Robert Horna z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na co dzień występują ci panowie w duecie gitarowym, ale w zeszłym roku nagrali studyjnie płytę z panem Leszkiem Możdżerem, pianistą. I taki pomysł był pierwszy, żeby właśnie również pan Możdżer z nimi zagrał, ale niestety to się nie udało. I w zastępstwie, słyszałem, że godnie, zjawił się pan Wojciech Pruszyński na fortepianie. Pani Elżbieta Pliszka z Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Olsztynie również zechciała podjąć się pracy jako juror. Z wielką przyjemnością i z ogromnym zaangażowaniem tę rolę pełniła. Należą się naprawdę wielkie słowa uznania, podziękowania tej wspaniałej organizacji. Muszę przyznać, że pan Piotr naprawdę dzisiaj i wiele dni wcześniej dwoił się, troił i ja nie wiem, jak on to robi, bo on w trzech miejscach był jednocześnie. Tyle pracy wspaniałej zrobił i efekt jest naprawdę chyba wszystkich zaskoczył bardzo pozytywnie. Tak. Dziękujemy i bardzo. Wspaniały gości zaprosi, wspaniały koncert był. Duża przyjemność. Wszystko właściwie Ela powiedziała. Coś jeszcze powinniśmy dodać pewnie tak, żeby... No, że jesteśmy na pierwszym festiwalu gitarowym. Pierwszym, który będzie miał zapewne swoją kontynuację w przyszłości, czyli za rok.
może się trochę rozbuduje, bo byśmy chcieli, żeby tak przynajmniej ze dwa dni trwała, nie jeden. Nie? Miło. Cóż można dodać? Dla nas to oczywiście bardzo intensywny dzień, dużo pracy i koncert, który musieliśmy zagrać i zagraliśmy z przyjemnością. Przepiękny koncert. Dziękujemy. No i oczywiście możliwość wysłuchania wszystkich prezentacji młodych ludzi, którzy naprawdę zasługują na słowa uznania. Nie tylko uczniowie, ale ich nauczyciele, którzy tak, wykładowcy, pedagodzy. Dużo tu pracy włożyli i rodzice wspierali tu. Mieliśmy okazję wysłuchania naprawdę kilku prezentacji na bardzo wysokim poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, poziom konkursu był zróżnicowany, ale dużo w tym. Ale było kilka perełek. Było kilka perełek, które nas było zachwyciły. Dużo radości, dużo takiego fajnego, naturalnego i szczęśliwego muzykowania. Ja to tak odebrałem. Już pokazuje, że warto chyba robić takie imprezy. No w dobie internetu i takiego przebodźcowania dzieci. Przecież taka chwila nawet obecności na tym koncercie, na którym ja się naprawdę bardzo zrelaksowałam, widziałam, jak reagowały dzieci żywo i rodzice tacy troszeczkę odpłynęli, nawet może nie troszeczkę. To jest potrzebne w tych czasach. Więc... Czyli kontakt z żywą muzyką. Z żywą muzyką. No i udział w konkursie to jest też właśnie szansa na to, żeby wystąpić tak przed publicznością, ograć się. To jest bardzo potrzebne i młodzi ludzie potrzebują takiej adrenaliny i takich emocji. I dlatego takie konkursy i tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne. Powinno być ich jak najwięcej. No i to jest też budowanie motywacji dla młodych ludzi, którzy no dzięki nagrodom, które otrzymali, wiedzą, że to, co robią, ma sens po prostu. I to jest bardzo ważne. Dokładnie. Ogromne zainteresowanie konkursem dobrze wróży na przyszłość. Z pewnością zostaną zorganizowane kolejne edycje.